Testar, który mieliśmy okazję poznać jeszcze zimą tego roku, kiedy byliśmy u Shimy. I tam myślałem, że to jest po prostu kolejny przeciętny tekstylny zestaw, który pojawił się na rynku i tyle. Dopiero kiedy pojeździliśmy w nim, okazało się, jak bardzo on jest uniwersalny i jak bardzo jest ciekawy w tej cenie. Zapraszam Was na materiał z naszą opinią o kurtce oraz spodniach Shima Hero. Shima Hero stanowi komplet. Możemy oczywiście to kupić osobno. Mamy kurtkę oraz spodnie. Kurtka występuje w dwóch wariantach kolorystycznych. Zupełnie czarnym oraz, tak jak w naszym przypadku, biało-czarnym z czerwonymi elementami. Taki trochę bardziej sportowy wygląd, charakter. I akurat w tej wersji kolorystycznej mi się ten zestaw bardziej podoba. I tak się jakimś cudem zdarzyło, że akurat motocykle, na którym nagrywaliśmy materiał o tej kurtce, bo jeździliśmy także na innych, ale te dwa motocykle, które pojawią się w tym filmie z tą kurtką, są czerwone. Więc akurat fajnie się to ze sobą zgrywa. Kurtka została wzmocniona kordurą oraz chitoną. I szczególnie kordura jest bardzo fajnym materiałem, Shima się także chwali tym oto napisem na kieszeni. I ten materiał pojawia się w miejscach, które są najbardziej narażone na rozdarcia, czyli mamy tutaj i chitenę, i kordurę, to fajnie ze sobą współgra. Dzięki temu ten materiał, kiedy będziemy po prostu mieli jakąś nieprzyjemną glebę, to ten materiał jest dużo bardziej odporny na rozdarcia, więc będzie bardziej wytrzymała ta kordura. W tej kurtce posiadamy także mnogą ilość wentylacji. I to jest o tyle zadziwiające, że traktowałem tą kurtkę jako zwykłą taką kurtkę szosową, tekstylną, taką codzienną, całoroczną. Jednak okazuje się, że ta kurtka jest zadziwiająco dobra w tych aspektach, które ma. Zobaczcie na wentylację. Wentylację mamy na klatce piersiowej, mamy na rękawie, chociaż akurat na rękawie jest stosunkowo niewielka. Mamy także taką wentylację troszkę na przestrzał, na nogach. Wentylację otwieraną mamy także na plecach. I co ciekawe, ta wentylacja nie jest tak obszerna jak w kurtkach meszowych. Nie jest też tak skomplikowana jak w kurtkach tekstylnych. I to sprawia, że jest idealnie wyważona, ponieważ bardzo łatwo się obsługuje. Czyli tu otwieramy kieszeń, tutaj tą napęd zapinamy i już. I całkiem przypadkowo podczas jazdy okazało się, że taki zabieg mogłoby się wydawać mało ciekawy estetycznie. Podczas nagrań okazało się, że jakby specjalnie nie przeszkadza to wizualnie, w miarę się to zgrywa z kurtką, ale przede wszystkim tutaj na przykład robi się taki specyficzny mały żagiel, dzięki czemu do spodni, do wnętrza spodni jest zagarniane dużo więcej powietrza, niż jakbyśmy mieli po prostu otwartą przestrzeń. I nie musimy się martwić tym, że musimy to gdzieś odczepić, gdzieś schować, gdzieś wyciągnąć, po prostu jest. I to mi się podoba, że w efektywny sposób zbieramy powietrze i nie tracimy niepotrzebnego czasu, po prostu się nie wkurzamy, kiedy obsługujemy tą wentylację. Mało tego, nie musimy zejść z motocykla, zatrzymać się, żeby to zrobić. Wprawdzie ja sugeruję zatrzymać motocykl, nie robić tego podczas jazdy, ale nie musimy z niego schodzić, męczyć się, capać, po prostu sru, otwarte, zamknięte. Takie wentylacje, w taki sposób działające, powinny być we wszystkich kurtkach, bo naprawdę przyjemnie się je używa. Kurtka ze spodniami oczywiście jest spinana za pomocą zamka 360 stopni. I kolejna rzecz, która wpływa na użyteczność, to kieszenie. Zarówno w spodniach, jak i kurtce znajdziemy kieszenie cargo. I to jest jeden z moich ulubionych typów. Wprawdzie, jeżeli za dużo napchamy, będziemy wyglądali troszkę jak ludzik Michelina, bo wypycha te kieszenie dosyć mocno. Z drugiej strony, nie zdarzyło mi się, aby, nie wiem, cokolwiek z tej kieszeni kiedykolwiek wypadło. Dodatkowo te kieszenie typu cargo na spodniach, one akurat są trochę cofnięte, ale dzięki temu, kiedy usiądziemy na motocyklu, ugniemy tą nogę, nic nas tutaj nie kuje, nie przeszkadza, nie uciska. I to też jest bardzo fajna rzecz i zmieszczą się tutaj nawet duże smartfony. Więc to jest po prostu przyjemna rzecz użytkowa. Mamy także w kurtce kilka kieszeni wodoodpornych, które są zaznaczone waterproof. Nie pomylimy je z innymi, one są fajnie zamykane na zamek, więc możemy tam schować takie elementy, które nie powinny zmoknąć. Kurtka, jak zostało na uniwersalny zestaw szosowy, posiada oczywiście wyciąganą, wpinaną membranę, wiatro i wodoodporną oraz ocieplinę. I to jest jakby standard w tych kurtkach, żeby były uniwersalne. I to jest ok, to jest fajne, to jest spoko. Dla mnie jedynym minusem jest fakt, że
membrana jest wpinana nie na zamek, a wpinana na rzepy oraz klipsy. I to działa ze sobą, ale ta membrana nigdy nie przylega do kurtki tak ściśle, jak kiedy montujemy ją na zamek. Ale Sima już o tym wie, z tego co słyszałem, to w następnej generacji tej kurtki to właśnie będzie zamienione na zamek. I wtedy już będzie naprawdę ok. Jeżeli chodzi o inne minusy użytkowania tej kurtki, bo jest ich naprawdę niewiele, to poza tym mocowaniem membrany, to dla mnie minusem są także rękawy, które wprawdzie fajnie wyglądają, ale są trochę za szerokie. Zobaczcie, że tu mi jeszcze trochę materiału zostaje, nie jestem w stanie tego wyregulować i tu widać po prostu, jak ten materiał na siebie nachodzi. Gdyby one po prostu były węższe, z lepszą regulacją, byłoby lepiej i też ochraniacz, który jest tutaj, by się jakoś specjalnie nie przesuwał. Warto zaznaczyć, że zarówno w kurtce, jak i spodniach mamy pełen szereg ochraniaczy, czyli na kolana, na łokcie, na barki, a także na plecy. Wszystko mamy w zestawie, wszystko jest z poziomu pierwszego, ale są to ochraniacze miękkie. To oznacza, że one nie uwierają podczas jazdy, w ogóle w zasadzie ich jakby nie czuć. Co jest ciekawe, bo ten ochraniacz na plecy jest całkiem długi, on w zasadzie sięga mi aż do końca pleców i zaczyna się tuż pod karkiem, a mimo to w żaden sposób nie przeszkadza, nie ogranicza nas. Natomiast pod siłą uderzenia one twardnieją i odbierają większą część uderzenia niż standardowe ochraniacze tego samego poziomu. Więc to także jest na plus. Kurtka kosztuje 699 zł, spodnie są o 100 zł tańsze, czyli kosztują 599 zł. Nie, ja naprawdę jestem zaskoczony, ponieważ mogę sobie porównać ten zestaw do bardziej turystycznej kurtki, jaką jest Sima Horizon, która jest droższa, bardziej odbajerowana, ma więcej regulacji wentylacji, lepszą membranę, znaczy membranę chyba ma tą samą, ale lepiej to jest zamontowane i tak dalej. Natomiast w tym zestawie jeździło mi się lepiej, ponieważ od początku z racji niższej ceny oczekiwałem od niego mniej. Dostałem prawie tyle samo. Ja wiem, że tu są inne materiały, inny sposób szycia tego wszystkiego, ale dla mnie osobiście ta kurtka jest po prostu warta uwagi, bo spełniła wszystkie moje oczekiwania z naddatkiem, bo okazuje się, że myślałem, że ona będzie na co dzień na szosę, a zrobiłem kilka wyjazdów w tej kurtce, niewielkich, ale jednak zawsze kilkaset kilometrów się zrobiło i ta kurtka spisywała się nadal dobrze. Ja wiem, że to nie jest turystyka z prawdziwego zdarzenia, ale ona i tak się dobrze tam spisuje. Więc jeżeli ktoś szuka uniwersalnego zestawu, który może nie będzie w czymś najlepszy, ale w wielu aspektach się zwyczajnie spisze i będzie z niego zadowolony, to jak najbardziej mogę polecić tą kurtkę. Oczywiście nasza wersja będzie mniej odporna na zabrudzenia, ale to także sprawdziłem, ponieważ całkiem przypadkowo, kiedy siedziałem u znajomego, złamałem krzesło i oblałem się kawą w tej kurtce, wróciłem do pralki Chemia S100 i zobaczcie, że po tej kurtce nie widać, że była cała oblana kawą i tutaj były sporo takich po prostu zacieków od tej kawy. Więc bez problemu da się to ładnie wyprać.